Żeby zrozumieć rolę ideologii transhumanizmu we współczesnej geopolityce informacyjnej, koniecznie musimy najpierw zdefiniować samo pojęcie transhumanizmu. A transhumanizm dzisiaj to niezmiernie rozbudowany nurt, silnie osadzony w strukturach współczesnej nauki i technologii. Może on być analizowany zarówno z punktu widzenia ewolucji historycznej, nawet od czasów koncepcji nadczłowieka przedstawionej przez Fryderyka Nietzschego. Można również analizować transhumanizm jako nurt socjologiczny, który wynika bezpośrednio z bardzo szybkiego rozwoju technologii informacyjnych, które zostały zaadoptowane przez współczesne społeczeństwo. Transhumanizm możemy także rozpatrywać z punktu widzenia filozofii. Czym jest człowiek? Czym jest byt człowieka? Czy możemy go przedłużyć, wzmocnić? Czy możemy w końcu uczynić to, o czym człowiek myśli od dawna, aby być nieśmiertelnym, wiecznym, niezniszczalnym? Te aspekty jednak nie będą nas interesowały, kiedy będziemy analizowali problemy geopolityki. Najważniejszym dla nas jest technologiczny aspekt transhumanizmu, czyli chęć usprawnienia człowieka i maksymalnego wydłużenia jego życia za pomocą najnowszych technologii, szczególnie technologii cyfrowych. Przedrostek trans oznacza formę przejściową pomiędzy człowiekiem współczesnym a postczłowiekiem, który ma nas w przyszłości zastąpić. Ów postczłowiek idealny, w pełni przystosowany do życia w cyfrowym świecie i nieśmiertelny to idea fix ruchu transhumanistów. Wszystkie ich dążenia, działania, finansowanie projektów badawczych i próby zmian struktur społecznych skierowane są właśnie w tym kierunku, aby ludzie przyzwyczaili się, że niedługo zostaną zastąpieni. To już jest ideologia. Zakłada ona konieczność stworzenia jakiegoś abstrakcyjnego człowieka przyszłości, nieśmiertelnego poprzez usprawnienia technologii cyfrowych. Musimy wiedzieć, że ten nurt jest bardzo silnie obecny we wszystkich korporacjach Doliny Krzemowej, a tam znajdują się przecież siedziby największych obecnie i najbogatszych firm informatycznych Google'a, Amazona, Facebooka i wielu innych. Według tego nurtu transhumanizmu, który jest szczególnie promowany w tych firmach technologicznych, człowiek współczesny jest już przestarzały, słaby, uwikłany w przesądy, zabobony, jest w końcu śmiertelny i chorobliwy. Koniecznie trzeba go udoskonalić, stosując technologie nie tylko cyfrowe, ale również technologie biomedyczne, technologie nanotechnologie wynikające z najnowszych odkryć technologicznych zarówno w biochemii, biofizyce i wielu innych dziedzinach. Aby zrealizować swój cel, transhumaniści mają jedną najważniejszą ideę. Muszą całkowicie zanegować pojęcie istnienia Boga jako stwórcy człowieka. I to Bóg stworzył przecież człowieka na swój doskonały obraz i podobieństwo. Jest to absolutnie niedopuszczalne przez wszystkich przedstawicieli ruchu transhumanistycznego. Człowiek zatem współczesny ma zostać zdekonstruowany, zredukowany do układu biologicznego, no i skazany na jakąś nędzę egzystencjalną, którą zapewne owe koncerny zaplanują i zafundują. Ideologia transhumanizmu zakłada nade wszystko prymat technologii, czyli wiary w nieograniczony postęp. Transhumanistów charakteryzuje bezkrytyczna wiara w moc technologii, która ma rozwiązać wszystkie problemy. No, niektórzy uważają, że wystarczy tylko trochę poczekać na odpowiednie wynalazki i odpowiednie konstrukcje. A w czasie tego oczekiwania najlepiej stworzyć na świecie jakiś nowy porządek, który będzie oczywiście zarządzany przez transhumanistów jako globalna cywilizacja cyfrowa, w której ludzie będą traktowani przedmiotowo jedynie jako materiał biologiczny i informacyjny, który można zmienić. Kiedy przyglądamy się na przykład chińskiemu systemowi punktów społecznych, który obowiązuje już w tym kraju od kilku lat, to możemy zrozumieć, jak będą działały te technologie. Nie tylko będą kontrolowały ludzi, ale nade wszystkim będą wpływały na emocje. to emocje mają być najważniejszym elementem, którym transhumaniści będą zarządzali. Nierozumny namysł, bo człowiek myślący może dojść do wniosków, że jest to utopia, że jest to niesprawiedliwe, że tak nie wolno, a jedynie emocje. Kardynał Gianfranco Ravasi w listopadzie 2017 roku, omawiając problem transhumanizmu, stwierdził, że ludzkość ponownie staje dziś wobec pokusy grzechu pierworodnego. Chce być jak Bóg. Czuje się uprawniona do stworzenia nowego człowieka, ingerowania bezpośrednio w ludzką naturę. Kardynał stwierdził również, że wytworzenie robotów dysponujących sztuczną inteligencją może przecież pomóc ludziom w wielu dziedzinach. Jednak jednocześnie powstanie sztucznej inteligencji może spowodować pewien przeskok antropologiczny i nad nim trzeba podjąć refleksję, ale refleksję rozumną, opartą na autentycznej wiedzy i informacjach, a nie emocjonalną, i taką, która wywodzi się wprost z ideologii i jej wiary w bezgraniczny postęp. Należy spojrzeć, czym tak naprawdę jest człowiek. Przecież pojęcie duszy ludzkiej jest podstawowym dla każdego wierzącego katolika. Stanowisko magisterium Kościoła jest w tym zakresie jasne. Rozumny namysł nad problematyką transhumanizmu jest potrzebny natychmiast. Nie za rok, nie za 5, nie kiedyś, ale absolutnie dzisiaj, ponieważ szczególnie młodzi ludzie są niezwykle wrażliwi na nowe technologie, które ich uzależniają, kierują w niewłaściwym kierunku i właściwie przejmują nad nimi kontrolę. Z punktu widzenia geopolityki, taka technologia pozwala realizować cele wcześniej zupełnie nieosiągalne, a polityka w tym ujęciu to już nie służba dla dobra wspólnego, a jedynie realizacja utylitarnych celów, gdzie skuteczność staje się nowym bożkiem. Algorytmy sztucznej inteligencji nie umieją robić nic więcej, tylko odnajdywać najbardziej skuteczne rozwiązania danych problemów, które zostaną im narzucone. Jeśli one przejmą kontrolę nad znaczną częścią gospodarki i ekonomii, to rzeczywiście będziemy obserwowali pewną skuteczność. Ale miejsca dla współczesnego człowieka w tych strukturach już nie będzie. Zatem nowa geopolityka zaprojektowana przez transhumanistów zakłada, że społeczeństwo przyszłości będzie się składało mniej więcej w 90% z tak zwanych zwykłych ludzi, którzy będą wegetowali na dochodzie gwarantowanym, no, w takich substytutach życia oferowanych przez virtual reality, nauczanie zdalne, czy też wymuszoną konsumpcję dóbr najniższej jakości powszechnie dostępnych. Te 90% społeczeństwa nie będzie udoskonalone ani technologicznie, ani biologicznie, bo to bardzo drogo kosztuje. Ci ludzie, czyli większość współczesnego społeczeństwa, mają stać się jedynie podstawą funkcjonowania nowego, elitarnego społeczeństwa transhumanistów. Oni uważają, że będą około 10% częścią przyszłej ludzkości. Będą obdarzeni nadzwyczajnymi zdolnościami i będą zarządzali resztą społeczeństwa. Przecież to klasyczna technoutopia. Gdyby znajdowała się ona w książkach science fiction, albo gdybyśmy oglądali ją w filmach, no to mogłaby być jedynie ciekawostką. Najgorsze jest to, że ta utopia jest obecnie realizowana w laboratoriach badawczych dużych koncernów, na uniwersytetach i uczelniach, które są finansowane często z budżetu państwa, przez prywatnych inwestorów. No i jak już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach geopolityki, również w przemyśle kosmicznym, a także w wojsku. Obecnie jest ona realizowana za pomocą olbrzymich nakładów finansowych poprzez cyfryzację wszystkich sfer życia człowieka. Władze nad zasobami danych, które zostaną zebrane właśnie w skali globalnej, będzie miała tylko nieliczna grupa kilku największych koncernów. To one, a nie demokratycznie wybrane rządy, nie państwa narodowe, będą zarządzały przyszłą geopolityką. Demokracja bezpośrednia będzie przecież w całości kontrolowana przez tych, którzy mają władzę nad siecią. Wybory będą odbywały się przez internet, a wyniki będą pokazywane i przeliczane za pomocą odpowiednich algorytmów obliczeniowych i wizualizacyjnych. Idee transhumanizmu, które są realizowane przez korporacje technologiczne, zakładają również bezpośrednie modyfikacje biologicznych struktur człowieka. Czy to za pomocą neuroprotez, czyli elektronicznych urządzeń, które będą implantowane bezpośrednio do układu nerwowego człowieka, czy to poprzez powszechne użycie autonomicznych pojazdów, samochodów, samolotów, dronów, którymi w przyszłości będą się poprzemieszczali ludzie, czy też w końcu w przemyśle kosmicznym, który już szeroko stosuje technologię sztucznej inteligencji. Proces ten rozpoczął się od zastosowań militarnych, udoskonalonych cyfrowo żołnierzy, dronów wyposażonych w algorytmy sztucznej inteligencji, przez zastosowanie metod big data w planowaniu działań strategicznych. Te metody mają coraz większe znaczenie w geopolityce, zwłaszcza na polu konfliktów lokalnych. Jednak z czasem mogą one zmienić się w konflikty globalne, nad którymi kontrolę mogą przecież przejąć właśnie owe technologie cyfrowe, zaprojektowane zgodnie z ideologią transhumanizmu. Kiedy słyszymy o człowieku przyszłości, kiedy słyszymy o tym, że postęp umożliwi człowiekowi zapanowanie nad obecnymi problemami, czy to zmianą klimatu, czy głodem, czy innymi problemami, które nękają dzisiaj ludzkość, zawsze zastanówmy się, kto w przyszłości będzie owym człowiekiem, który będzie zarządzał naszą planetą i być może nami. Czy będzie to naturalny, biologiczny człowiek, taki jak my dzisiaj, który co prawda wykorzystuje najnowsze technologie, ale nie jest w nie wmontowany i nie jest od nich uzależniony? Czy też być może będzie to już człowiek przyszłości, który wyposażony w technologie wewnętrzne, sterowany przez odpowiednie algorytmy, z narzuconymi systemami sztucznej inteligencji, które zaczynają kontrolować jego, a nie on je? Na to pytanie musimy naprawdę spróbować odpowiedzieć bardzo szybko. Tak jak prosił kardynał Ravasi, rozpocznijmy tę dyskusję już dzisiaj. Nie czekajmy, aż będzie za późno.